Halo, 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 witam was wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Europa Universalis 4. Jest to w sumie, nie wiem, 10 odcinek, może 10, jakoś tak, odcinek z tej jakże zacnej serii, czyli naszego wspaniałego imperialistycznego państwa o nazwie Francja, 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 Francja. A dzisiaj, w dzisiejszym odcinku musimy powiedzieć komuś wojnę. Pytanie tylko komu? Kandydatów do tego jest wielu, ale trzeba pamiętać, że nie możemy wpaść w święte cesarstwo, bo nie możemy. Po prostu nie możemy. Ale możemy na przykład wypowiedzieć wojnę Flandrii, więc trzeba zbudować tam siatkę szpiegowską do Sabudi też, bo pewnie będę chciał z nimi powalczyć. Trzeba mi przestać poprawiać stosunki i zadać wam królewski mariaż. Mariusz. Królewski Mariusz. Wy... Dobra. Tu nic więcej nie zdziałam. Was trzeba właśnie... Stateczki. Moje drogie stateczki. Trzeba wam dać... odłączyć przestarzałe. Nie chciałem odłączać przestarzałych. Chciałem ulepszyć. Ponadto stworzyć jednostkę handlową. I wysłać was do ochrony handlu kanału La Manche. Super. Wy ustaniecie tutaj. Wy ustaniecie tutaj. Ten fort usunę. Ten fort również usunę. I ten fort również usunę. Wy idziecie na wschód. A ja bym chciał wreszcie powalczyć. I mieć jakiegoś super doradcę militarnego, który coś zdziała. A nie mam takich beznadziejnych już od bardzo długiego czasu. No dobra. Teraz musimy jeszcze uczekać, aż się unarodowią prowincję. Później zajmiemy się Holandią. Tak, zajmiemy się Holandią, bo... Właśnie, bo oni mają tutaj bardzo fajny... ośrodek handlowy. Może was nawet zwasalizuje, o ile się uda. Ale nie wiem, czy to się uda. Może być bardzo ciężko. Dobra. Okej, no co, czekamy. Jak zwykle musimy poczekać. Mogę co? Armia mi się... Nie zabija mi się armia. Po prostu przepłacam trochę za armię. Do mnie za dużo. Ale jak się unarodowią prowincję, to powinno być już lepiej. Miejmy nadzieję. Chciałem też zacząć, oczywiście, iść w kierunku Ameryki, ale z racji, że jestem za daleko, to nie mogę. Ale zauważyłem, że jest tutaj Islandia. Tutaj też oczywiście wojny wypowiedzieć nie mogę. Ale też do Grenlandii nie mam tak daleko, więc jakbym zajął w poprzedniej wojnie tą wyspę, to mógłbym tutaj spokojnie kolonizować. No ale skąd mogłem wiedzieć, że... po prostu nie ogarnęłem tego, zapomniałem o tym, że mógłbym przecież jakiś super sneaky biki lake, jakieś fajne akcje porobić. Stąd później popłynąć tutaj, skolonizować, podbić Norwegię, bo tutaj nie wiem czemu jest kawałek Norwegii. Może po prostu jakieś tam historyczne ziemie, jakieś tam wikingowie, albo coś takiego. No pewnie z tego powodu tam takie rzeczy są. No i dobra, my czekamy na... Na co? W sumie na to, aż się sfabrykują roszczenia do Flandrii. W międzyczasie to możemy boostnąć. Bunty myślę, że nie powinny wybuchnąć. Technologia dyplomatyczna jest na razie troszkę zacofana, więc tam nie kombinujemy. Wojna z Hiszpanią by się przydała bardzo, bo Hiszpania się rozrasta w kierunku południowym i to nie jest dobry powód, to nie jest dobry kierunek rozwoju Hiszpanii. Ale zanim to, nie mogę jeszcze Hiszpanii powiedzieć wojny, bo ma sojusz z Mediolanem i państwem kościelnym, a z tego co już się orientowałem, to Mediolan ma 25 tysięcy wojsk, państwo kościelne kolejne 20 i Hiszpania 50, więc no na razie muszę sobie ją podarować. Generał mi zszedł. Bunty w Hiszpanii nie wybuchną raczej, bo zaraz powinny mi się narodowić prowincje. Powinny. Landy sojusz, nie. Brykuj roszczenia. Ale coś tam. Okej, przestań fabrykować, tak już więcej nie będę mógł zrobić, ale mógłbym na przykład
I tak umarł. Ale nawet się dobrze złożyło, bo następca jest troszkę lepszy. No i dobra. Okej, no i co? Czekamy. No to aż narodowią się prowincję. Po czym no ruszymy do boju. Małego, ale zawsze. Musimy troszkę zregenerować swoje siły i podciągnąć limit, więc myślę, że do kiedy? Do aż tutaj się to skończy. Modyfikator mi skoczy. To się zacznie, stanie w 97, więc w tym odcinku będę miał już strasznie gigantyczną armię i wtedy będę mógł bić wszystko i wszystkich, ale to jeszcze musimy niestety troszkę poczekać. Zasięg kolonii o 50%. No tak. O, organizator armii umarł. No dobra, chciałbym nowego doradcę. Takiego fajnego. Bo miałem na myśli fajnego, mając na myśli fajnego. Takiego, który coś zdziała w sprawie naszej wojen, a nie takiego, który nic specjalnego nie wnosi. Dobra. 3,55, 3,50. To droższe to były. No dobrze, nie dobrze. Okej. Okay. Jak mam bunty? Hiszpania wybuchnie? No nie powinna. Zaraz się utworzą na prowincje narodowe i już nie powinni się buntować. Legitymizacja, dotacja, stabilność, no wszystko jest na dobrej drodze, żeby bunty minęły. Przynajmniej te w starym kontynencie. Może nie tyle co w starym kontynencie, co raczej w tej głównej Europie, nie licząc wysp. O, to miałem na myśli. No i Prowansja stała. No dobra, myślę, że co? Nasze wyczerpanie wojną mam gdzieś i możemy iść na wojnę z Holandią i Barem. Bar ma problemy, więc nie wiem, czy będzie w ogóle walczył. Będzie. Nic. Idziemy na wojnę. I wy tutaj. Halo, halo, generał jakiś. Dobra, bez generała, bo oczywiście zszedł. No dobra, czyli tak. Tu musimy dziabnąć szybko i iść tutaj. Tam są forty. Tam jest też stolica. No dobra, jest okej. Holandia. A nie schowałem statków. Naprawdę. Czeknijcie. To szczęść. Wszystkie zdechły. Holandia się nie szczypie. I oczywiście zemścimy się. No zabili mi wszystkie statki. No biednie. Bieda, bieda. Nie miało być tak. Miało być troszkę lepiej. Wy tam ich wymordujecie raczej. Wy tam oblegacie. No i dobra. Wy tam trochę bez tego generała biednie wyglądacie. Ale dobra, daliście radę. Brawo. Gratki, gratki. Chcę wyłączyć bar, może nawet coś zająć. W sumie tylko jedną prowincję macie. Więc co, dacie ją? A jeśli chce anulować traktaty, ja bym wam nie brał tej prowincji. Tylko jakby mnie wam nie wezmę. To są bez różnicy jest, ale mam dużo stosunków, to mogę was zwasalizować, ale bardziej Holandię bym chciał zwasalizować. Ja ona się nie chce wasalizować, więc was będę musiał podbić. Ale znowu. No bo też nie zagarnę głównej ziemi holenderskiej, bo jest za daleko. Ja bym zrobił takie coś. Jeszcze nie mogę. Dobra. To na razie podbijemy bar i się zobaczy. Dobra. Tam jest strasznie dużo prowincji, gęsto. Za gęsto. Kontrreformacji nie chcemy. Na razie przynajmniej. Sabudia. Trzeba w dupie z Sabudią. Niech tam się wybijają sami między sobą, a my chcemy, co chcemy? Zająć Holandię, bo to jest w sumie nasz pretekst do wojny, nieoficjalny. Zajęcie ziem Holandii. Bar już upadł. Więc oczywiście, co, bierem.
to co tutaj jest i... No i co? Idziemy uniwersalem. Niech będzie. Dlaczego? Nie wiem dlaczego, ale odrzucili. To ciekawostka. To, nie, no u nich stabilność nie spada. A czemu oni nie chcą, bo co? Tu już nie macie armii, proszę was. Nie rozśmieszajcie mnie. Nie jesteście w stanie odbić własnej prowincji. No, hajsów nie zabierał? Głupota. Czemu oni się nie chcą poddać? Byście się poddali, by nie było problemu. Ile macie wojsk? 7000. Teraz do was wyślę korpus ekspedycyjny i się skończy. A teraz tak. Tu. Tu bym chciał. Tej prowincji, bo należy do kanału La Manche. Dobra. No bar, no bez jaj, no serio, nie chcecie się poddać, bo co? Weźcie i wymordujcie. Będzie miał co miesiąc, nie chcę waszych tych pieniędzy brudnych. Chcę waszego waszej wasalizacji. Dobra. Kalwiniści mnie wracają, bezczelność. O. Kraju kwancjany z jedną mieniącą. To może być dobre. Tolerancja do prawdziwej wiary minus 1, co prawda, ale... Jedność religijna plus 25%. Tak, chcemy to. To mniejsze szanse na bunty są. Czy większa jedność, tym mniejsze szanse na bunty. W ogóle super. No dobra. To może być. Flandria chce pokoju. Jeszcze za szybko. Bez jaj. Trzeba was tu pokonać. W tej bitwie. Bar nawet nie ma gdzie uciec. Modyfikator podatków państwowych plus 50%. Tak, bo są 70 dukatów, to nie jest dużo. A myślę, że z podatku wyciągniemy troszkę więcej. No dobra, w dupie z barem. Chcemy tota. Chcemy ziemię wzdłuż. Nie mogę jeszcze zażądać. No dobra. To zaraz będę żądał, a w międzyczasie będę podbijał. Ciekawe, czy mi oddadzą ziemię Holandii. To jest bardzo ciekawe. Propozycja pokoju od Bar. No ja wam proponuję bardzo miłą wasalizację, ale nie chcecie. 99%, no bez jaj. Powinniście wziąć to. 70, ta prowincja może mieć więcej niż 30%. To jest ten problem. Jak to tam zbunta... Ej, tam bez jaj. Serio? Z powodu innej prowincji taki jaj chcecie robić? Ej, halo. Rozumiem. Agresywna ekspansja i w ogóle, no ale aż tak? No tak i tak. Pasuje wam? Nie bardzo, ale już przełkniecie. Państwo zabiorę. Holandio. No robimy ten sam, co ostatnio. Holandio. No, prośba o pokój i... Chcemy waszych hajsów, ale chcemy też transferu siły handlowej. Od baru weźmiemy pieniądze i... Malowanie traktatu ze wszystkimi na przykład. Także prestiżu dostać. No dobra.
Teraz musimy poczekać na obrekończenie oblegania tutaj ziem. Mogę wziąć też kolejną technologię, na razie nie bardzo chcę tego robić, bo no bo to za drogie. No cóż, zaraz będę mógł zacząć kolonizację. Jest! Wreszcie po tylu latach będę mógł kolonizować. I wyruszymy wreszcie gdzieś w rejs, daleki rejs. Hen daleko. To ruszymy, do Grenlandii. No. Wreszcie wszystko się zaczyna układać. No dobra. No czekamy na ostatni, niestety, na to coś. Jaką Holandia u was siła handlowa? No ładną macie siłę. Idea. Jeszcze większa armia. Jeszcze większa, 90 tysięcy. Czemu ja nigdy nie dostanę wreszcie? Dostanę kiedyś władzę nad kościołem. Czy wy sobie kpicie? Już tyle lat, o to proszę. Tyle długich lat chcę tej władzy w kościele. Nie chcę mi jej dać. Co bezczelność. Bunty? Czy w Szkocji? No dobra, bunty tą buntami. Ale Holandia, upadaj. Nie, to jest armat, 1000 tylko. Tu 3000, więc tą Adzia też wyślemy tutaj. No, szybciej pójdzie. Zasięg kolonii się zwiększy. Git. Z tej okazji będę mógł wysłać kolonistę? Tak. Do wspaniałej Grenlandii. Kalwiniści oczywiście nawracają. Technologia, jak mają się przelewać punkty, to już wezmę. No dobra, więc tak, co musimy jeszcze uczynić? Tak, przede wszystkim, no dobra, musimy to niestety zakończyć oblężenie tego, wyciągnąć statki, bo tam zaraz się skolonizuje nasza prowincja nowa, więc będziemy musieli wysłać tam korpus ekspedycyjny. Na przykład wyślemy, pokażemy jak im jak wyglądają koniki. Myślę, że dobra, taki oddział mały 8000 armii tam wystarczy. Ponadto myślę, że Maroko, że sojusz z wami już nie jest mi potrzebny. Tak, sojusz, rozwiąż sojusz, bo no bo z wami będą później problemy. Dobra, papa, do widzenia. I teraz tak, wy się odjecie ładnie na okręt. Dobra, i płyniecie tu, bo tam zaraz niestety stanie się rzecz smutna. A mianowicie właśnie, może być problem z tubylcami. Dobra, Holandia, mamy ładnie prośbę o pokój. Pyk, bierzemy oczywiście hajsy. Tak jak ostatnio transfer siły handlowej, plus możemy jeszcze reparacje zażądać. I tyle. Dobra. Tyle od was i od Flandrii oczywiście pięknie to prowincje i plus to prowincje, plus hajsy, ale już mam wszystkie. Aparacje, transfer siły handlowej, nie. Ja was zwasalizował, ale to by mnie zabiło. Dobra, tak bierzemy i koniec. Dziękujemy, do widzenia. I teraz tak, was tu, was oczywiście wyślemy tu. Wy płyniecie tutaj, no dobrze, czyli dobrze płyniecie. Jak ładnie to wygląda, ta Grenlandia taka niebieska, no. Podoba mi się. Plus 3 inflacja, o 1 stabilności. Wolę inflację. To ładnie unarodowimy. I możemy tutaj doszkolić armię. Malutkie wojsko. Możemy stworzyć nowy szablon. 5, 2, 3. Zapisz. Na przykład mała armia. Nie chcę dużego szablonu tworzyć, bo w sumie wolę kliknąć dwa razy. Czekajcie, o dobra. Wolę kliknąć dwa razy, niż później w razie czego. Jedna prowincja tylko? Halo, halo. Coś tu się obsuło. Ile tu się potworzyło? No bez sensu. O, nie wiem co tu się obsuło, ale coś tam się obsuło. To też usuniemy. To usuniemy. O. Dobra. To może być ok.
Nie chcę tworzyć dużego szablonu, bo później, no, mogę nie mieć też ludzi, a poza tym czasem wolę sobie na przykład dotworzyć trochę i tyle. Dobra, prestiż. O, darmowy prestiż plus 20. Sprawda, już nie mam nawet gdzie go pomieścić, ale może się przydać. Dalej, co jeszcze ciekawego? Hiszpania walczy? Nie walczy. Tam się ładnie spojrzą, wojska. No dobra. No dobra, no ja mam piękną armię. Muszę zregenerować siły. A w tym mi pomoże oczywiście budynek, który... O, tubylcy się zbuntowali. Który jest oczywiście od zasobów ludzkich. Tęk, tęk, tęk. Gdzieś jeszcze mogę to gdzieś tak dziabnąć. Tu. Tam to na razie nie. Tu. No dobra, może być. Armia pięknie tu się tworzy. Holandia walczy. Damy jej przemarsz. No, strasznie dużo mi koszty poniosła, bo prawie ponad połowę siły handlowej ja mam teraz. Plus jeszcze dostaję reparacje wojenne, więc no troszkę hajsów im ubyła. Nie powiem, że nie. Separatyści ze Szkocji. No idziemy ich zabić. Ale do tego wam damy generała. Słaby bo słaby, ale przynajmniej jest. Ej, czy wy przegrywacie? Chyba nie, co? Nie, nie przegrywacie. Aczkolwiek było blisko. Znowu muszę wojsko zregenerować. Rozumiem. Mam teraz przynajmniej pretekst do wojny z Norwegią, więc... Co, w następnym odcinku Norwegia? Myślę, że też nie, bo Norwegia ma tylko jedną prowincję, więc o jedną prowincję nie będę się szarpał. A więc musimy się przygotować na wojnę z Hiszpanią, niestety. Bo Hiszpanię trzeba wreszcie ścisnąć. No okej. Tu pyk, unarodowimy, mogę, to dobrze. Bunty, Prowancja. Dobra. Teraz tak, tu muszą zostać, to musi wszystko zostać. Mogę wam wyłączyć te forty. Chwilowo. Żeby na minusie nie być. Zyskuję prowincję narodową. Szybko poszło. Aż się na tym spodziewałem. Jak tam nasz kolonista? No rośnie. 10 na rok. Tempo dosyć bardzo duże. To byli cywnici, bo powstanie trudno, wymorduje się ich życie. Ja nie chciałem z nimi wojować, ale Nadia z kimś walczy. Nie dajemy im przemarszu. Właśnie, Hiszpania by powiedziała wojnę. O! O, proszę. Hiszpania walczy z Austrią. To dobrze. To może papiestwo, a Ligi jeszcze się nie potworzyły. No dobra. Jeszcze, już chciałem do ligi dołączyć jakiejś, ale jeszcze nie czas. Tu ładnie nawrócimy. Ale wy walczycie z Mediolanem, Hiszpanią, Sycylią, Raguzą i państwem kościelnym. Więc tak. Będziemy się szykować na następnym odcinku na wojnę z Hiszpanią. Mam nadzieję, że się uda. Chyba, że Mediolan za szybko skończy wojnę. No ale dobra. Myślę, że pomału możemy kończyć ten odcinek, bo... Chyba jest już wystarczająco długi, damy im przemarsz, niech stracę. Niech mają przemarsz. Myślę, że możemy kończyć ten odcinek, bo... No bo na razie tak się nie dzieje. Będę regenerował wojska. To nam się pomału będzie kolonizować. Modyfikator zasobów poziomu pokojów. No super, no pięknie. Przez 5 lat. Wojska na razie mam. Więc trudno się mówi. Wypłyńcie do Anglii, a wy, no co, my na razie będziemy się szkolić, zbroić i tak do 90 tysięcy dociągniemy armię i wtedy ruszymy na Hiszpanię. Tylko chciałbym jeszcze morale podnieść, a niestety nie za bardzo mam czym. I to mnie boli, to mnie strasznie boli, ten brak dobrego doradcy. Ale Mediolan za to dostaje w dupę, to mnie bardzo cieszy. Osmanowie jeszcze z nim walczą, bo... Osmanowie wypowiedzieli wojnę Węgrom. No proszę, co tam się dzieje? Co tam się ciekawego dzieje? Osmanowie. Pomału rosną, ale coś im wolno idzie.
Szansa koloniści plus 5%, ogólny przyrost kolonistów plus 25%. No, podoba mi się to. Dalej, czy coś ciekawego? Nie, na razie nic się nie będzie działo, więc moi drodzy, w tym odcinku to już na tyle. I oczywiście po więcej zapraszam Was tradycyjnie. Już jutro myślę, tak, już jutro, więc...